Niemcy mają poważny problem. Władze apelują do mieszkańców Niemcy: w strach przed brakiem wody. W rolnictwie oraz w prywatnych ogródkach ostatnio silnie wzrosło zużycie wody. W niektórych regionach Niemiec może to stać się prawdziwym problemem, jak twierdzi Związek Niemieckich Miast i Gmin. Przewodniczący Związku Niemieckich Miast i Gmin Gertlandsperk, w związku z utrzymującą się suszą, ostrzega przed Nadmiernym i nieuzasadnionym zużyciem wody. Jak powiedział w wywiadzie dla dziennika gospodarczego, handelsplatt, podlewanie ogródków prywatnych oraz napełnianie większych basenów wodą z wodociągów w miesiącach letnich może stać się prawdziwym problemem. Zwrócił uwagę, że zwłaszcza zraszacze do nawadniania trawników zużywają w ciągu godziny do 800 litrów wody pitnej. To w niektórych regionach może doprowadzić lokalną sieć zaopatrzenia w wodę pitną na skraj jej wydajności, alarmuje Gert Landsberg. Konieczne oszczędzanie wody, zdaniem Landsberga, potrzebą chwili jest rozbudzenie w społeczeństwie przekonania o konieczności oszczędnego obchodzenia się z dobrem, jakim jest woda. Także osoby prywatne powinny, w ramach ich możliwości, korzystać w jak największym stopniu z wody deszczowej, podkreślił szef związku niemieckich miast i gmin. Powinniśmy powrócić do sprawdzonego źródła wody, jakim są podrynowe beczki i inne pojemniki na deszczówkę, i nie rezygnować z nich lekkomyślnie dodał. W ten sposób, jak ocenił, można będzie uniknąć wprowadzania lokalnych zakazów i ograniczeń w korzystaniu z wody z wodociągów. Potrzebne nowe wodociągi. W zależności od regionu kraju potrzebne są dodatkowe sieci wodociągów i dalekodystansowe jej połączenia dla wyrównania lokalnych różnic w dostępie do wody, zaznaczył Gertland Spech w wywiadzie dla Handelsplatz. Społeczeństwo, jak dodał, powinno jednak uświadomić sobie, że wodociągu o długości ponad 100 km nie da się zbudować w ciągu jednego czy dwóch lat. Z tego względu potrzebujemy ustawy o przyspieszeniu inwestycji dla lokalnej gospodarki wodnej, oświadczył. Także budowa nowych zapór i zbiorników wodnych nie powinna być dłużej tematem tabu, mimo że ich zaplanowanie i budowa zabierają całe lata, dodał przewodniczący Związku Niemieckich Miast i Gmin